a oni kurde biorą po 200 tysięcy na No, głowę chyba, no. tak? Przeżyj więcej, no. To więcej, to ja za Mistrzostwo Świata nie dostałem w życiu takich pieniędzy, kurde, co wiesz, co oni boksują tutaj między sobą, gdzieś tam się pobiją rundę, dwie i koniec, schodzą, wiesz, rozbici, powyzywają się od frajerów, się wyzwą od kurwa ciot, nie wiem, później sobie rękę podadzą i udają, że wszystko jest w porządku, ja nie wiem, no teraz taki chyba czas mam, nie wiem. A ty siebie widzisz w takich tych imprezach? Nie wiem, ja już nie mówię, nie, no słuchaj, za coś trzeba żyć, Słuchaj, kurde, już nie? jeden z Wałcza jest, Jacek Murański. To, No jest. ślady przetarł, nie? Tak, przetarł z synem razem, także wiesz, no słuchaj, no, z czegoś trzeba później żyć, wiesz, no ja mówię, zarobiłem na WBSS, kupiłem dom, ale to wszystko, a tu trzeba teraz domu utrzymać, wszystko trzeba utrzymać, mam dzieciaki, mam rodzinę, mam żonę, wiesz. Mam pieski, kurde, samochód, to wszystko trzeba utrzymać, także nie wiem, nie mówię, nie, są jakieś tam propozycje, no zobaczymy, dlatego jakby Dostałeś już jakieś propozycje, nie wiem, tak, dostałem, KSW czy tam City Finance? nie będę mówił skąd A dostałem, dostałeś. i stąd i w ogóle, wiesz, jeszcze tam z innej federacji dostałem, także dlatego tak napisałem, jeżeli Anglia się nie odezwie, to dziękuję boksowi, no bo z czegoś trzeba żyć, tak, no a z czego ja mam żyć, kurde, jak ja żyję tylko z walk, także także każdy widzi, jak boksuje często. Także no z czego ja mam żyć? Co mam być cały czas na utrzymaniu żony, kurde, która zapierdziela, widzisz, teraz jest, od jakiegoś czasu jestem na utrzymaniu żony. To też nie jest miło. Kupisz, ale taki Słuchaj, też powstać. no właśnie, także to nie jest miło, wiesz, ona nic nie mówi, no ale ile nie będzie mówiła? No kurde, no słuchaj, idziesz tylko na trening, trenujesz, a nic z tego nie ma, nic nie przynosi, tylko cały czas trzeba wydawać, dietę trzeba trzymać, dojazdy trzeba dojeżdżać, odżywki trzeba kupować, wszystko, wiesz, rehabilitację trzeba chodzić, kurde, krokomory trzeba chodzić wszędzie, a to wszystko kosztuje. To dużo kosztuje, duże pieniądze są, także no kurde, widzisz, tak to jest. Z tym by chyba nie było przelewów takich w fajtach czy gdzieś co, jakby do ciebie jakiś wystartował taki Bandziorno. Przed tym, No. na konferencji na przykład, No, o, lepiej, żeby nie. Kurde, lepiej, bo to żeby tutaj nie. wszyscy wiedzą, a Nie, ty nie jesteś taki. ja bym sobie spokojnie, wiesz, ja bym na pewno się nie wyzywał, bo ja nie lubię czegoś takiego, jak ktoś się tam wyzywa czy coś, a później, nie wiem, po walce się ściskałem. No dla mnie to jest w To ogóle Szpila wizja. mówił, że widział, że chce się kłócą, a Tak, potem idą na no daj stół tutaj spokój, no się kurde, przytulają, no nie? dla mnie to w ogóle jest coś, jakieś nieporozumienie duże, także nie. Zawalczyć fajnie, no coś innego. Słuchaj, zacząłem trenować też te MMA, A właśnie, bo troszeczkę trenowałeś, no. coś tam kopię, I wiesz, co, zgodny zaczynam też? kopać. Nie, bardzo fajnie, coś innego, Aha. wiesz, coś innego, nowego. Także fajnie, bardzo fajne. Oczywiście nogi cholernie bolą, jak okupujesz, także, no ale no, cały czas trzeba okupywać, wiadomo, żeby to przyzwyczajać te nogi. Na jakiś czas na pewno będzie dobrze, ale na początki to były naprawdę bardzo ciężkie. Ale może w tych różnych federacjach też czasami bokserskie walki kontraktuje na przykład. Dokładnie. Kontraktuje się w małych rękawicach bokserskie walki, K1 walki, także różne, no. Dlatego ja już jestem otwarty na wszystko. Słuchaj, kiedyś mówiłem, że nie, nigdy w życiu, ani nic, bo myślałem, że naprawdę zdobędziesz mistrza świata, to będzie tyle pieniędzy, żeby sobie żył, wiesz, a tak nie jest. Po prostu w boksie tak nie jest. No niestety, ale no wiesz, no tu przez to też, że gdzieś tam tych walk nie mam, to wiadomo, no sponsorów też ciężko No jest generalnie chyba pozyskać, ciężko tak? się dorobić. No ciężko się dorobić. W Polsce naprawdę ciężko się dorobić. Myślę, że w Stanach też ciężko. Wszędzie, Wszędzie. tak. Czy to Stany, czy to Niemcy, czy co. Wszędzie ciężko się dorobić. Wiesz, prowadzisz treningi personalne, wszystko, no ale to też koliduje ci z twoimi treningami, bo to teraz tak, jesteś umówiony tutaj, kiedy swój trening wpleść, kiedy tę dietę jeszcze trzymać, wiesz. A to tak, raz zjesz, raz nie zjesz, to też to wszystko się tak rozbija i to tak widzisz, tak to w kółko wygląda. Znaczy wiesz, ja na przykład nie jestem hardkorowym kibicem, w sensie, że ja nie wykluczam takich rzeczy, bo wiesz, z wiekiem się rozumie, tak, że w pewnym momencie trzeba zarabiać, nie? Jak skończysz boks, no to No to możesz tak inny robot, ale dobra. ja teraz No. mówię, no teraz trzeba zarabiać, no słuchaj, kiedyś za coś będę musiał żyć, co mam cały czas być na utrzymaniu Anki teraz, no nie, no wizja, a co będzie, jakby coś, nie daj Boże, jej się stało, wiesz, coś z ręką, czy coś by nie mogła tatuować, tak? Co wtedy by było, za co bym żył, także nie, Czy no cały tatuaż trzeba, coś ona robiła? tak, ona, To także na tatuażach przynajmniej oszczędzasz. na tatuażach oszczędzam i to dużo oszczędza.
Dobra, szykówka, to wróćmy do boksu, bo boks to na razie twoje plany. Bo mam nadzieję, że 21 stycznia będzie ta walka. Jaki to jest ten rywal Richard Jacapor? Bo to takie konisko mniej więcej jak Lorenzo Colli, natomiast no, chyba z trochę słabszym, mniejszy zasięg ramion, nie? Mniejszy zasięg ramion przede wszystkim, bo ma 195, a ten miał 20, także no, jest troszeczkę różnica, 15 centymetrów, także to jest spora różnica, ale na pewno jest niewygodny, jest młody, jest ambitny, na pewno gdzieś tam będzie szedł taki, że tak powiem, nieokrzyszany, że wiesz, będzie szedł na wymiankę, będzie się bił całkiem inaczej, pewnie zaboksuje niż Okoli. Mieliście już pani partnerów pod Jacapor? Wiesz co, myślę cały czas, miałem teraz i Duszana, miałem, bo to też młody, wysoki chłopak, mniej więcej jego gabaryty, tak? Cieślak też jest, wiesz, no rozmawiamy z trenerem, tak myślimy teraz, no bo teraz widzisz, się ta walka przesunęła, także będziemy mieli troszeczkę czasu, żeby dobrać dobrych sparring partnerów, także jeden plus jest. No, zobaczymy. Dzięki. Łubacki, bokser cały czas, nie? Tak jest, cały czas bokser. Ale nie jeszcze, ale nie mówię nie. Lepiej kontraktu się walka. Nie, oby była ta walka. Fajnie, że się odezwali od razu Anglicy tego samego dnia, widzicie. Jednak musiał być w ten wpis. Bez tego wpisu dalej ja bym sparował i bym nie wiedział, czy będzie walka, czy nie, a później bym wyszedł w styczniu z taką głową. Ale kiedyś coś takiego też robiłeś z Hernem, chyba. Pamiętasz, że na Instagramie napisałeś do Herna, nie? Tak, tak. Tak samo na Instagramie napisałem, odpisał, wszystko się zgadzało i elegancko. Chyba takie czasy, że chyba tak trzeba robić. No. Dobra, dzięki.